Muszę przyznać, udało im się mnie rozśmieszyć. Wspominałem już względem legendy, takim zwierzątkiem, maskotką miasta Guangzhou są te kozy nieszczęsne, czy tam kozice. No i ze względu na legendę, że mają one oznaczać dobrobyt, że Guangzhou nigdy nie zazna głodu i tak dalej. No i przed centrum handlowym kozy doczekały się swojej odsłony w formie wielkiego mangowego potwora. Paliło wielkiego mangowego potwora, chociaż jest przesłodki, tak? Kawaj! Tam jest jeden most do centrum handlowego. Tam jest... O! Tam jest! Drugi most do centrum handlowego. Nie wiem, czy zwracacie uwagę, czy stąd to widać. Ten most ma rogi, a oprócz rogów ma też uszy. Jest rzeczywiście stylizowany na kozę. Także, żeby centrum handlowe się wiodło. Mają pomysły, mają naprawdę. Proszę was, nie zróbcie czegoś takiego ze smokiem wawelskim. Naprawdę. Usilnie proszę. Most jakiś możecie postawić, stylizowany na smoczy, ale zróbcie to z gustem, co? Bo takiego smoka wawelskiego bym nie przeżył.